Według policyjnych danych w 2021 roku na terenie miasta Suwałki oraz otaczającego je powiatu ziemskiego aż 66 mieszkańców sięgnęło po najgorszy z możliwych sposób rozwiązania dręczących je problemów. Wśród nich cztery bardzo młode osoby liczące mniej niż 18 lat podjęły próbę samounicestwienia. W kolejnym 2022 roku wszystkich prób samobójczych na tym obszarze było 90, podaje oficer prasowy suwalskiej policji i dodaje, że wśród nich było 10% tak bardzo młodych osób. W 2023 roku sucha statystyka dotycząca podjętych zamachów na własne życie mówi o 94 przypadkach, ale też ujawnia wstrząsającą drugą liczbę. W tej grupie było już 18 osób poniżej progu metrykalnej dojrzałości, to niemal 20%. Spory wpływ na to miała sytuacja po pandemii po prostu, że młodzież bardzo rozczarowała się tym, bo miała duże nadzieje, że coś się zmieni, że też kiedy zaznała, że szkoła może być bardziej przyjazna i bezpieczna, bo nie trzeba wchodzić w relacje, które dla nich okazywały się trudne, gdzie można trochę z boku i za ekranem laptopa w bezpiecznym zaciszu domowym, gdzie no, nie trzeba konfrontować się za każdym razem tak w realnej rzeczywistości. No i w momencie, kiedy to trochę straciła, to jest pierwszy czynnik, a drugi to taki, że młodzież trochę liczyła na to, że coś się zmieni, że sami zresztą liczyliśmy trochę na to, że zwalniamy tempo, że bardziej refleksyjnie podchodzimy do tego, co robimy, jakie są nasze życiowe cele. No a tak naprawdę po pandemii wszystko wróciło w swoje tory, a nawet przyspieszyliśmy, no bo kiedy się ma lat naście, to powiedziałabym, że kiedy świat się nagle zatrzymał, zdestabilizował, no to czasami w umyśle młodego człowieka pojawia się taka informacja, że a ja jeszcze nie zdążyłem nic osiągnąć, nic zrobić i jakby sam sobie nakłada taki nacisk w swojej wyobraźni, że on coś jeszcze musi, coś potrzebuje i chce, ale to się staje takie jakby jeszcze mocniejsze niż to, że rodzice czy szkoły do tego zapraszają. Jeszcze bardziej dramatyczne dane płyną z policyjnych rejestrów szczebla wojewódzkiego. Na terenie podlaskiego w 2021 roku odnotowano 54 akty samobójcze podjęte przez osoby, które jeszcze nie osiągnęły dorosłości. Niestety 3 zakończyły się śmiercią. Kolejny, 2022 rok i podobnie jak w Suwałkach i otaczającym mi powiecie ziemskim, przyrost prób samounicestwienia. Już 87 i znowu 3 przedwczesne śmierci. Pierwsze, z czym my się spotykamy w gabinecie, to jednak samouszkodzenia. I samouszkodzenia są trochę wołaniem o pomoc. Są trochę informacją dla świata, że z czymś sobie nie radzę. I nie chodzi mi o to, że to jest jakoś pokazanie, zobaczcie, ja cierpię, tak? Czyli takie młodzież to nazywa szukaniem atencji i że są atencjuszami wtedy, tak się do siebie zwracają. Tylko chodzi bardziej o to, że kiedy mamy jakąś wewnętrzną potrzebę, ale nie rozpoznajemy jej i nie umiemy nazwać, no to przejawem tej potrzeby jest jakieś zachowanie. No i one czasami nie potrafią inaczej o tą pomoc poprosić, bo dopiero rodzice też często wkraczają do akcji i pomocy, kiedy ten młody człowiek pokaże realne cierpienie, bo bardzo często dla rodzica nie jest cierpieniem trudność w relacji, w przyjaźni, jakby nieszczęśliwa miłość, tak, porzucenie przez chłopaka, jakiś zawód miłosny, tylko rodzice bardziej fokusują się na tym, że jest niepowodzenie szkolne albo realne fizyczne cierpienie dziecka i to uruchamia ich do działania. Więc mamy to jakoś tak zaobserwowane w gabinetach, że zanim młody człowiek podejmuje próbę samobójczą, to wysyła sporo sygnałów, że jest mu źle, ciężko i że sobie nie radzi. Drugim obliczem tych samouszkodzeń jest trochę to, że to jest czasami jedyny sposób, żeby ktoś im odpuścił. Żeby tak nie bać się przyszłości i tego, czy sobie poradzą z tym. No bo kiedy realnie widzimy, że ktoś jest chory, tak, że cierpi, że ma rany,
no to jesteśmy w stanie trochę wycofać nasze oczekiwania. I ci młodzi ludzie sami wobec siebie to robią, że skoro cierpię, skoro mam ból fizyczny, nie mogę teraz zająć się bólem istnienia. Więc to trochę jakby samoreguluje młodego człowieka. I jakby no, bardzo ważne jest, żeby to obserwować, tak? Co się z młodym człowiekiem dzieje, bo często te wszystkie stany depresyjno-lękowe, które im towarzyszą, jakby są przykryte uśmiechem, niezłym funkcjonowaniem na co dzień, ale dopiero taka realna nasza uważność, tak, znajomość dziecka, młodego człowieka, pozwoli nam zaobserwować, czy to na pewno nie jest tylko powierzchowne. Sygnałów przepowiadających jest sporo, mówi psychoterapeutka. Ale największy ciężar przeciwdziałania próbom samobójczym najmłodszych tak naprawdę spoczywa nie na specjalistach, a na tych osobach, które stanowią codzienne, naturalne otoczenie młodych ludzi. Czasem nawet przypadkowe. Pomóc może każdy z nas, bo jak mówią eksperci, te kluczowe, najważniejsze rozmowy odbywają się stale, a nasz brak zrozumienia i empatii może tylko pogłębić poczucie braku nadziei i rezygnacji. Potrzebna jest taka psychoedukacja i nauczycieli, i rodziców, bo tak naprawdę nie do końca są na to przygotowani i nie do końca potrafią to robić. Zazwyczaj jakby pierwszą reakcją, kiedy pojawiają się samookaleczenia albo kiedy dziecko zgłasza myśli samobójcze czy takie zamiary, rodzica przestrasza. Podobnie nauczyciela, tak? I pierwszą reakcją jest lęk. I potem on warunkuje różne działania, a my z lęku zakazujemy tego robić. Jakby wchodzimy w jeszcze większą kontrolę młodego człowieka, no bo obawiamy się, że faktycznie to zrobi, więc zaczynamy go bardziej kontrolować. Odbieramy mu różne komunikatory, skoro zgłasza, że cierpi przez kontakty z rówieśnikami, czyli jakby chcemy go uchronić przed tym, odcinając go od różnych bodźców, które to wywołują, a nie zawsze jest to dobra droga. Naszą pierwszą myślą nie powinno być, jak zrobić, żeby zaprzestał tak się zachowywać, tylko o czym to zachowanie nam ma powiedzieć, tak? Bo ono, to zachowanie daje nam konkretną informację. I gdybyśmy jakoś zaczęli tak to traktować jako informacja dla nas, to pewnie byłoby łatwiej niż ojej, co mam z tym zrobić. No, przychodzi mi do głowy takie rozwiązanie, żeby pójść do specjalisty, tak? Pedagodzy, psychologowie mają już więcej jakby umiejętności w tym zakresie, żeby nie bać się o tym rozmawiać. No i to jest chyba takie bardzo ważne właśnie, żeby próbować towarzyszyć i próbować zrozumieć, a nie tylko podjąć działania, które jakby być może jeszcze bardziej opresyjnie zostaną odebrane i niechcący przekroczymy granicę. A wtedy ta ostatnia cząsteczka szansy na ocalenie znika jak płatek śniegu.